entire show in 5 minutes. So please come here. Very big fire, boom, boom, wow, wow. Wielkie Fire Party. Przywitajcie wielkimi brawami dzisiejszych prowadzących przed wami Marek i Kuba! Wiesz co, Kuba? Muszę ci powiedzieć, że jak graliśmy ostatnio w Toruniu, to było lepiej. Było głośniej, no. Dobra, jakby myślę, że możecie się zrehabilitować. Zrobimy po prostu małego dubelka. Nie? Spróbujemy jeszcze raz, Marek. Spróbujemy jeszcze raz. Może my źle wyszliśmy, spróbujmy schodami, dobra? Faktycznie. Uwaga, będzie dobra. Jeszcze raz. Dobra, uwaga. Ja idę tu, dobra. Uwaga. Uważaj, bo strome są, uważaj, czekaj. Dobra. Przed wami wielkie Fire Party oraz jego prowadzący Marek i Kuba! Wow, ja dopiero teraz widzę, że tu jest ludzi. Wow. Ale widziałeś? Wystarczyło tylko powiedzieć, że w Toruniu i od razu jakby wiedzą, o co chodzi, nie? Tak. Dobra, kochani, jest super, ale my znamy to miasto. My wiemy, że stać was na więcej, dlatego ostatni raz. Może to nasza wina. My tym razem, Marek, biegniemy tak z boków i będziemy przybijać piątki, jak będziemy biec. Dobre. Marek, ty dasz radę tyle biec? Postaram się. Dobra, trzymam kciuki za Marka. Uwaga, wracamy. Ostatni raz. Panie! Albo Marek! Ta! Teraz weź ty zapowiedz, może o to chodziło. Dobra. Marek, to tam. Gotowy? Ja gotowy. Dobra. A teraz ja mówię? Tak. Dobra. Panie i panowie, rozpoczynamy Fire Party. Przywitajcie naszych dzisiejszych prowadzących, Marek i Kuba! Na najbardziej nieodpowiedzialnym pokazie ognia, jaki kiedykolwiek w życiu zobaczycie! Dobra. Czy chcecie, żeby na waszych oczach wybuchały tutaj rzeczy? Tak! Czy chcecie zobaczyć, jak ludzie będą ryzykowali swoje życie, zdrowie i kariery dla waszej rozrywki? Nie! Czy jesteście gotowi? Zobaczyć ogień! To kto ma zapalniczkę? Zapalniczka? Pan ma zapalniczkę? Ty jesteś za mały, żeby mieć zapalniczkę. Zapalniczkę? Macie zapalniczkę? Mam zapalniczkę, bo ktoś z was ma zapalniczkę? O, pani ma zapalniczkę. O, pan ma zapalniczkę. O, pani! Ja to jest wspaniale, ci się dzieje. Leszek, super, Leszek, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Ekstra. Ale to jest prawdziwy ogień. No trudno. Było na YouTubie, może i nam się uda. Dziękuję. Dobra, proszę bardzo. Wielkie brawa, Leszek. Dzięki, Leszek. Okej, Marek. No? No i płonie. Płonie. Mocno. Dobrze. Jesteśmy my. To jest publiczność. Tak. To jeszcze tylko potrzebujemy muzyki. Muzyka.
Thank you.
Słuchajcie! Co? Nie! Dziękujemy wam bardzo serdecznie! Nie! To jest już koniec naszego spektaklu! Stop! Cieszymy się, że byli... Co? Kuba, stop! Nie! Co ty? Człowieku, jaki stop? No już! No było ogień, były fajerwerki, jakby starczy, nie? Nie, no ale nie, czekaj, stop! Nie słyszysz to? Przecież oni chcą, chcecie jeszcze, prawda? Kuba! Marek, ja zajrzę, co my jeszcze mamy na zapleczu. No weź zobacz. Czekajcie, ja to załatwię, spokojnie. Jakby nie odchodźcie, nie ruszajcie się z miejsca. Moment. Dobra, no. Powiedz tak. No? Jakiś ogień jeszcze byłby. No? Ale chyba wypaliliśmy całą pirotechnikę w pierwszym wejściu, jakoś tak się rozpędziliśmy. Ja poproszę organizatorów, żeby mi zatwierdzili SMS-em większy budżet i... Dobra, wyszukujemy, no. Poczekaj. To tak, zgadzacie się, żeby był ogień? Ogień jest okej, dalej, tak? Dobra. Czy chcecie, żebyśmy zarobili więcej pieniędzy? Ja myślę, że to załatwię tego SMS-a, nie? Dobra, oni tak zatwierdzili. Załatwione. Super, dobra. Dziękujemy. To co, lecimy dalej? Dobrze, ale... Co? To Staś i Basia szukają rodziców. Staś i Basia szukają rodziców? Tak. To moment. Staś i Basia szukają rodziców. Siedzą przy gdzie? Siedzą przed PRL-em i szukają rodziców. To już wiadomo, jakby rodzice się dawno temu zgubili. No właśnie Staś wyglądał, jakby miał 40 lat, ale może szuka mamy. No, ja to nie jest Staś i Basia, to jest Stach i Bacha. Także jakby ktoś poszukiwał dwójki dzieci tam przy barze PRL z jakichś przyczyn. Dobrze, no to fajnie. To tam dzieci, a my jedziemy dalej? A ja chciałem zapytać. No? Prawa strona, jesteście gotowi? Super. Aha, tak chcesz się bawić, bardzo, tak? Bardzo. Dobra, no to dobra, to uwaga. Lewa strona, słyszeliście tam to. Czy jesteście gotowi? Dobra, artyści się przygotowują, bo... Prawa strona, pokażcie, że jesteście głośniej! Zobacz, patrz na to, Kuba. Tak? Jedną ręką? Lewa strona. Marek, piękny. Patrz. Bez rąk. Lewa strona. Prawa strona. Nie musicie nic nikomu udowadniać. Jesteście wspaniali, piękni, radości, dobrzy, tak samo jak i lewa strona. I specjalnie dla was, Fire Party Muza! The best of 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 the best of
Vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem, traz a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão. Vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Dê, 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 dê.
na to, że nawet pomiędzy tą głupotą i szaleństwem jest moment na refleksję i na coś pięknego. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. To było właśnie Fire Party w wykonaniu Fundacji Sztukmistrza. Nie, Kuba! No co ty? Ale zobacz, oni tak stoją, na pewno już im zimno. No właśnie. To tylko dzieciom, dorosłym na pewno zimno. Nie jest wam zimno, prawda? No. Kuba, ale czekaj, stop. Przecież była taka umowa, no, że najpierw my męczymy się, pocimy, tańczymy i tak dalej. Tak. Ale oni tylko stoją, więc teraz oni muszą się popocić troszeczkę. Pamiętasz? Tak. No dobra. Szanowni państwo, nam powiedziano, że każde dobre, uliczne show musi mieć element interakcji z publicznością. Bo teraz wszyscy tak robią. Więc my również taki element interaktywny i na dodatek masowy przygotowaliśmy specjalnie dla was. Moi drodzy, my już tańczyliśmy, my już skakaliśmy. Teraz czas na was. Za chwileczkę z tych głośników wysączy się mistyczna muzyka, która przeprowadzi nas przez taki mały element taneczny. W tym elemencie tanecznym będą z nami razem uczestniczyły różne postaci. Jakie to są postaci? Dowiemy się już teraz. Uwaga! Pierwsza, najważniejsza postać, która będzie nas prowadziła przez tą magiczną podróż taneczną, to surfer. Surfer wygląda w ten sposób. Raz. I druga strona. Dwa. I raz. I dwa. Dobrze, teraz wasza kolej. Znajdźcie sobie troszeczkę miejsca. Łokieć. Tak. I uwaga! Wszyscy! Prawa, lewa, środek i chcę zobaczyć ładnego surfera. Proszę bardzo. Bydgoszcz, surfuje, świetnie. Tak. Dobrze. Surfuje. Dobrze. Pięknie, dobra. Jest surfer. Postać numer dwa to szaman. Bo to jest taki trochę taniec deszczu, trochę taki taniec, że jak nie ma deszczu, to go możemy przywołać, jak jest, to go możemy odwołać. Dzisiaj nie ma, dzisiaj nie chcemy, żeby był, także z intencją na to, żeby dalej nie padało. Szaman przywołuje deszcz i tam go odwołuje. I przywołuje i odwołuje. Bydgoszcz, szaman. Boję. Szaman. Dobrze. Surfer. Dobrze. To się będzie zmieniało, także czujność. Postać numer 3 to jest indyjska księżniczka, która pozdrawia swój lud jedną ręką i drugą ręką. Super! Jedną ręką, drugą. Pięknie? Dobrze. No i skoro mamy szamana, mamy kogoś z Indii, to oczywiście musi być też cowboy, więc jest cowboy. Ma lasso w jednej ręce i ma lasso w drugiej ręce. Dobra, uwaga. Surfer, szaman, księżniczka. Cowboy. Fantastycznie. Brawo. Poprosimy muzykę. Muzyka. Zbieramy energię wszechświata. Połączcie się z kosmosem. Połączcie się ze swoimi sąsiadami. Znajdźcie oddech. Dobrze!
Organizatorów tego wspaniałego festiwalu, Festiwalu Pozytywka, czyli Fundacji Pozytywka. Wielkie brawa! Kochani, my żegnamy się już z wami. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Everywhere I don't even need a gear. I'm gonna keep a body, 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 I
Wielkie brawa dla naszych artystów! Wielkie brawa dla organizatorów Festiwalu Pozytywka! Kochani, cieszę się, że macie niesamowitych ludzi w tym mieście, którzy chcą dla was robić niesamowite rzeczy. Życzymy wam wspaniałego wieczoru, pięknego życia. Trzymajcie się. Pa!